Listy z zagrobu, jak sam tytuł mówi, są jakimś wspomnieniem, czy też jakąś tajemnicą, która przychodzi z zewnątrz, z daleka, zza światów. I jest to napisane właściwie jak niemalże gotowy scenariusz filmowy. Akcja na początku toczy się niezaśpiesznie, ale po chwili następuje dużo zwrotów właśnie tej akcji i sami jesteśmy zaskoczeni, co tu się zaczyna wydarzać. Historia jest o Sewerynie Zaorskim, patomorfologu, który przybywa do miasta, w którym się urodził i wychował. Rozpoczyna nowy etap w swoim życiu w domu dziewczyny, którą kiedyś poprosił o pójście ze sobą na studniówkę. No i zaczyna się taka historia kryminalno-sensacyjno-przygodowo-miłosna, bo wracają wraz z Sewerynem wspomnienia czegoś, co było, nie było między nimi, a teraz ona jest żoną jego przyjaciela, a on ma swoje dzieci, swoją mroczną historię, a do tego mroczna historia listów jej ojca, które są nagle cykliczne jej przysyłane i między nimi zaczyna coś gęstnieć i puchnąć i oni się bronią sami, żeby tego nie dotykać, nie ruszać, bo to jest być może złe, niepotrzebne, no ale niestety, jak to ludzie, jesteśmy słabi i mimo przeciwnością, mimo wichrom, czasami namiętności nie poradzimy. To, co mi się podoba w tej książce, to dosyć spora liczba szczegółów i opisów. No i ta próba rozwiązywania zagadek, to zaczyna gęstnieć i to też myślę, że może być ciekawe dla słuchających i być może dla oglądających, bo może z tego powstanie jakiś film albo serial. To, co mi się podoba w czytaniu audiobooków, to to, że jest to praca w ciszy, spokoju, nie kurzy się w jakimś takim, z jednej strony odprężeniu, ale w drugiej cały czas trzeba być skoncentrowanym. No i obcuje się tu z niezwykle miłymi ludźmi i czasami z piękną literaturą, czasami z bardziej popularną, czasami z reportażem. Ta różnorodność mi się podoba i autorów, i gatunków. Dla mnie jest to trudne, ponieważ ja nie mam bardzo dużego doświadczenia i słyszałem legendy o wybitnych polskich aktorach, którzy przychodzą i czytają książkę Avista i czytają ją z marszu niemalże całą, nie robiąc poprawek. Mając jako aktor dużo do czytania scenariuszy, to często nie ma czasu na książki, chyba że wspomagają one jakąś pracę nad filmem, który jest, nie wiem, albo biograficzny, albo historyczny. Natomiast czytanie w każdej chwili, w każdej formie jest dobre, więc chociażby z tego powodu bardzo się cieszę, że mogę sobie poczytać w studiu. Nazywam się Marcin Dorociński. Chciałem serdecznie Państwa zaprosić do słuchania najnowszej książki Remigiusza Mroza, Listy z zagrobu, tylko w Audiotece.